Czy normalna jest sytuacja, gdy z budżetu państwa znika 230 milionów dolarów, a udział ma w tym samo państwo? Jak się okazuje, w Rosji możliwe jest wszystko. Duet holenderskich reżyserów przedstawił historię Siergieja Magnickiego, który zmarł w więzieniu po tym, jak ujawnił prawdę o największym w historii tego kraju oszustwie podatkowym. When we applied for the visa, kiedy poprosiliśmy o wizę, we decided to produce a shadow scenario. To postanowiliśmy, że przedstawimy taki scenariusz niezupełnie odpowiadający about a documentary on the judicial system in Russia, how it was improving. A jak wspaniale się poprawia system prawa w Rosji. I na marginesie powiedzieliśmy, że może zwrócimy też uwagę na sprawę Magnickiego. Cały ten film był nakręcony na maleńkim aparacie fotograficznym Canon, więc mogliśmy iść do ludzi do domu i nakręcić u nich w domu. Jakby baliśmy się nie o siebie, tylko głównie o osoby występujące w tym filmie, bo my oczywiście wsiadamy w samolot i wracamy do Holandii. And they, especially for Sergei's mother, it was very difficult for her to make the decision to step in front of the camera and do. Najtrudniejsze to było dla tych ludzi tam, szczególnie dla matki Sergeja, która zrobiła ten zasadniczy krok i postanowiła, że wystąpi przed kamerą. The company said, Sergei, it's getting dangerous. And Sergei said, it's about my country. Sergej na to powiedział, chodzi tutaj o mój kraj. So I'm staying. And więc ja zostanę. Oni kradną okradają moją matkę, okradają moją rodzinę. From my people. You know that some people in Russia are very angry about this film. Wiemy, że bardzo dużo ludzi w Rosji jest bardzo złych na ten temat. Not surprisingly, of course. And to nas wcale nie dziwi. So Martin and I think that it's better to for not travel to Russia. But there are lots of countries. Ja myślę, że może lepiej, żebyśmy nie jeździli do Rosji teraz. But the times are very interesting in Russia. Ale ciekawe teraz czasy nastały w Rosji. So from a filmmaker point of view, it's a bit. A new Russian report was released. Dwa tygodnie temu był nowy raport w Rosji na temat tej sprawy. In which it officially was stated that he was tortured to death. W którym oficjalnie się przyznaje, że został doprowadzony do śmierci w wyniku tortur. To force him to withdraw the testimony, he was tortured. Aby zmusić go, żeby wycofał swoje świadectwo. As you've seen, his wife is not in the film. She decided it was not safe for her to be in there, especially not safe for her. Nie to bezpieczne dla niej, żeby występować w tym filmie. She is still in Moscow, and the family of Sergei is. Pieniądze armii, które zostały ukradzione, tylko pieniądze poszły na podatki.